お前はもう死んでいる。Cześć, z tej strony Macek i dzisiaj chciałbym wam przedstawić parę błędów, które odkryłem grając w Reason to Die. Niektóre z tych błędów są w miarę nowe i mogą one zostać naprawione w niedalekiej przyszłości przez Pietera. Bez innego przedłużania, zapraszam was do oglądania. Na mapie Campfire House na początku pasu startowego znajduje się chyba niewidzialny kwadrat. Nasza postać bardzo lubi przez to przenikać, ale kule już tego nie cierpią. Teraz pora na coś grubszego. Na MS Antera strzelając w szyby, statek zacznie się bugować. W taki właśnie sposób można szybko zabić cały serwer. Ogólnie mówiąc, cała mapa jest bugowana i niedopracowana, to teraz nie mam bladego pojęcia, co ona jeszcze robi w grze. Będąc w menu głównym, mogą nam się odpalić dwie muzyki. Jest to strasznie niewygodne dla ucha, tym bardziej, że muzyka z głównego menu jest po prostu zajebista. Na Cave It In już na samym starcie można zginąć. Wystarczy, że rzucicie w kogoś plackiem lub źle odpalicie małta. Spowodowane jest to wodą, która na tej mapie zabija. Na Coastline Cash można znaleźć studnię śmierci. Tak w przypadku Cave It In, tutaj także woda zabija. Łatwo można się na to nadziać, gdyż przez to miejsce trzeba przepchać wagon. Jeżeli przed odebraniem prestiż robisz jakiś kontrakt, na przykład dla zablokowanej broni, to będziesz miał je normalnie dostępne. W moim przypadku są to kontrakty dla Barretty. Jeżeli podczas trzymania flagi odpalicie pierwszą osobę, a także zaczniecie chodzić tyłem, to zaczniecie się dziwnie bugować. Błąd ten można także wykorzystać do szybszego przemieszczania się bez używania staminy. Ponoć także działa na siekierze. Na King Street pojawiają się dwie ciężarówki. Błąd ten może zniknąć w najbliższym update'cie. Mało niedopatrzenie od Pietera. Ikona biletu na mapie Subway zasłania stan twojego pierwszego teammate'a.